Kolejnym podrodzajem wymienników bezprzeponowych jest wymiennik chyba z najstarszą historią, czytaj wymiennik żwirowy. Jak on wygląda? Wymiennik żwirowy jest niczym innym jak, mówiąc kolokwialnie, dziurą, jaką kopiecie sobie na działce. Gorąco zalecam wyłożyć sobie tą dziurę w ziemi na początku gołowłókniną. Dlaczego? Gołowłóknina pozwoli Wam odprowadzić skropliny, doprowadzić również wodę, jeśli będziecie chcieli nawilżać powietrze, ale uniemożliwi zamulenie tego wymiennika z czasem. Bo musimy liczyć się z tym, że jesteśmy w gruncie. Każde opady deszczu mogą spowodować to, że żwir zacznie nam się zamulać piaskiem, a z czasem nam się ten wymiennik po prostu zatka. Więc gorąco zalecam i uważam, że jest to obowiązek, wyłożenie sobie gruntu gołowłókniną, dopiero później zasypanie tego wymiennika czynnikiem roboczym. Czytaj, najczęściej są to żwiry, jest to żwir o gradacji około 32 mm. Można do niego dodać zeolit w proporcji około 20-30%, ale o zeolicie powiem Wam troszkę później, dlaczego warto go dodawać. W takiej proporcji można go dodać właśnie do tego materiału zasypowego. Ale zanim wrzucimy tutaj zasyp, trzeba pamiętać, że należy w jakiś sposób doprowadzić powietrze do tego wymiennika. Realizuje się to rurą perforowaną o perforacji niedużej, powiedzmy 6-8 mm. Ta perforacja musi być obowiązkowo mniejsza od średnicy waszego zasypu, gradacji waszego zasypu, po to, żeby nie było ryzyka, że te kamyki dostaną wam się do środka tej rury. Nie powiedziałem ważnej rzeczy, żwir musi być płukany. Nie może być tylko odsiany, ponieważ będą tam drobniejsze frakcje, a płukanie zapewni Wam wyeliminowanie również drobnych frakcji, które stanowiłyby problem, bo mogłyby wejść przez te perforacje do rury i zatkać Wam wymiennik. Zatem wprowadzamy rurę, którą doprowadzimy powietrze do naszego wymiennika. Możecie sobie ją wyjść troszeczkę wcześniej, w zależności od tego, gdzie chcecie mieć terenową czerpnię powietrza. Pozwolę sobie na moim szkicu bazować na tym, że wychodzimy idealnie w pionie i tutaj montujecie sobie terenową czerpnię powietrza. Również z wstępnym filtrem cząstek stałych. Powietrze doprowadzone do wymiennika z tej strony. Powietrze zabieramy z wymiennika z drugiej strony, ale nie wychodzimy już do góry, tylko kierujemy się do budynku. Załóżmy, że tutaj stoi nasz domek i kierujemy się do budynku, do miejsca, gdzie macie rekuperator w waszym pomieszczeniu technicznym. Jest to taka sama perforowana rura o perforacji takiej samej jak przy rurze dolotowej, około 6-8 mm. I co robimy? Zasypujemy całość właśnie tym żwirem o gradacji około 32 mm. Może być troszkę mniejsza gradacja. Starajcie się nie wchodzić w gradacje mniejsze niż 16 mm. Po to, tak jak powiedziałem, żeby nie przytykać perforacji w rurach doprowadzających i odprowadzających powietrze. Następnie zalecamy przykrycie z powrotem tego zasypu gołowłókniną. Jeśli robicie to na głębokości wyższej niż około 50 cm, głębiej niż około 50 cm, darowałbym sobie styropian, ale jeśli robicie to bezpośrednio pod poziomem gruntu, czyli powiedzmy jakieś 10 cm, sugeruję przykrycie tego wymiennika styropianem. Dlaczego? Dlatego, że chcemy korzystać energetycznie z gruntowego wymiennika ciepła, więc musimy odciąć wpływ warunków zewnętrznych na czynnik, który jest naszym magazynem energii. Bo co nam po gruntowym wymienniku ciepła zanurzonym na 10 cm poniżej gruntu, jeśli przez 2 tygodnie mamy minus 15 stopni? Cały ten gruntowy wymiennik ciepła nam, mówiąc kolokwialnie, zamarznie. Temperatura tego czynnika roboczego w postaci żwiru spadnie nam z pewnością poniżej zera i uzyski energetyczne będą, powiedzmy, znikome. Po to odcinamy to styropianem, żeby odciąć wpływ warunków zewnętrznych na czynnik roboczy w postaci żwiru, który stanowi akumulator naszej energii. Teraz, żeby troszeczkę więcej o styropianie. Jak wiecie lub nie wiecie, ale się zaraz dowiecie, lambda większości styropianów, lambda, czyli współczynnik przenikalności cieplnej,
Są to około 400 W przez metr Kelvin, jeśli dobrze pamiętam jednostkę. Dla większości gruntów sypkich, po których chodzimy, oczywiście ten parametr może się odrobinę różnić w zależności od typu gruntu, ale uśrednia się wartość przenikalności cieplnej gruntu. Tu mamy styropian, tu mamy grunt. Lambda gruntu to około 1 W przez metr Kelvin. Co to oznacza? Różnicę mamy 25-krotną. 25-krotną. Co znowu to oznacza? Oznacza to, że 10 cm styropianu o takich parametrach symuluje 25 razy 10 cm gruntu, czytaj 2,5 metra. 10 cm styropianu ma te same parametry przenikalności cieplnej, co 2,5 metra gruntu. Dlatego położenie takich głupich 10 cm styropianu typu XPS ze względu na dużą wytrzymałość na nacisk, symuluje nam zamontowanie tego wymiennika na 2,5 metra w głąb ziemi. Wydaje mi się, że jest to jednoznaczne, kluczowe i więcej Wam tutaj nie muszę tłumaczyć. Co więcej, jeśli chodzi o dane projektowe żwirowców. Załóżmy, że mamy wykop na przykład 3 na 3 na 2, na 2 metry głęboki, kwadrat o bokach 3 na 3. Zerknę sobie w moje notatki, na pewno, żebym Wam podał dobrą wartość. Powierzchni bocznej takiego wymiennika mamy 42 metry kwadratowe. Powierzchni bocznej tego prostopadłościanu, tej bryły przestrzennej. Co to oznacza? Bazując na danych z poprzedniego filmu, że 2,5 metra kwadratowego wystarcza nam na 50 metrów sześciennych powietrza na godzinę. Sześciennych na godzinę. Oznacza to, że wydajność tego wymiennika to będzie około 800 metrów sześciennych na godzinę, tak? Ale nie możemy bezpośrednio przełożyć wydajności płytowca do wydajności żwirowca. Dlaczego? Dlatego, że doprowadzamy powietrze, jak spojrzycie sobie na ten wymiennik z góry, doprowadzamy zwykle powietrze tu, odbieramy tutaj, żeby mieć jak najdłuższą drogę powietrza, jak najdłuższą drogę powietrza, które musi pokonać ono wewnątrz tego wymiennika, czytaj, zwiększyć czas wymiany energetycznej tego powietrza. Ale co się dzieje? To powietrze nie będzie równomiernie nam przepływać przez cały ten wymiennik, tylko linią najmniejszego oporu. Zwykle to będzie tutaj. Do czego dążę? Dążę do tego, że część powierzchni tego wymiennika nie będzie eksploatowana, więc nie możemy użyć tych samych założeń co do płytowca i odnieść ich do żwirowca. Płytowiec działa całą swoją powierzchnią efektywną, a żwirowiec niestety tylko swoją niewielką częścią. Dlatego uważam, że jeśli chodzi o taką rzeczywistą wartość, przyjmujemy około 30-50% tych założeń z wymiennika płytowego. Znaczy, nie mamy wydajności takiego żwirowca 800, tylko bardziej celowałbym w 300-400 metrów sześciennych na godzinę. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć o żwirowcu? Jeśli chodzi o wymienniki żwirowe, na pewno musicie uwzględnić większą wartość oporu przepływu przez taki wymiennik. Pamiętajmy, że w wymienniku płytowym przestrzenie, przez które przepływa powietrze, są dość duże. Ale jeśli mamy wymiennik żwirowy, gdzie mamy żwir gradacji 32 mm, który jest jeden przy drugim, przestrzenie, przez które przecisnąć musi się powietrze, są dużo mniejsze niż w płytowcu. W konsekwencji opory przepływu będą dużo wyższe niż w przypadku płytowca. Pamiętajcie o tym, dobierając Waszą centralę wentylacyjną. Co jeszcze możemy w jakiś sposób wykorzystać żwirowca? Jeśli mamy go na odpowiedniej głębokości i nie musimy montować styropianu, jego wydajność możemy zwiększyć latem, dla przykładu zlewając grunt bezpośrednio nad wymiennikiem wodą. Po co? Dlatego, że woda ma około 8-10 stopni, taka woda z wodociągu, magazynowana w inny sposób, ale w gruncie, po to, żeby była w miarę chłodna. Zlewając, mówiąc kolokwialnie, ten wymiennik wodą, będziemy ochładzać ten czynnik i zabierać energię z tego czynnika roboczego w postaci żwiru, który pozwoli nam ochłodzić powietrze, jakim zasilimy nasz rekuperator. Czy zimą istnieje alternatywa, żeby to powietrze jakoś dogrzać? Rozsądna nie, chyba że masz za dużo ciepłej wody w domu i chcesz zlewać
żwir gorącą wodą. Wybór należy do Ciebie. Wszystko o żwirowcach, idziemy dalej do systemów przeponowych.